Przemysł. Warsza Behukosaj, która otwiera się wrzesem Imbehukosaj Tirechu, jeżeli będziecie wypełniali moje przykazania, jeżeli będziecie szli według praw, które wam przekazałem, to dostaniecie błogosławieństwa, jeżeli nie, to spadną na was przekleństwa. To jest główny motyw tej paszy. Ale nie o tym będę dzisiaj mówił. Piąta alija mówi o prawach człowieka, który chce jakąś swoją własność, chce zrobić hegdysz, chce uświęcić ją, przekazać dla świątyni, albo dla kapłanów, albo na rzecz świątyni. I pytanie nasuwa się takie, czy nie jest to dziwne, że ktoś może tak po prostu oddać coś na rzecz kojanim, albo na rzecz świątyni, czy to nie jest przypadkiem złe wykorzystywanie tego, co Haszem nam dał. Jak wiemy, wszystko co mamy pochodzi od Haszem. I czy to nie jest marnotrawstwo i złe użytkowanie tego, co nam przekazał. I czy nie jest to w ogóle nie fair wobec, dajmy na to, naszych dzieci, że nie możemy nic przekazać, tylko ktoś decyduje się przekazać to na rzecz właśnie Beis Hamikdasz albo Kojanim. Odpowiedź ma dwie części. Pierwsza część jest taka, że nic, co mamy, nie należy do nas, tylko wszystko należy do Haszem. I w zasadzie jest to tak, że Haszem powierzył nam te rzeczy, żebyśmy uczynili z nich dobry użytek, żebyśmy stali się bliżej Niego, żeby służyły nam do wykonywania mitzvahs i żebyśmy robili z nich dobry użytek. Podobnie jest z naszymi ciałami i z naszymi talentami. Haszem dał każdemu z nas jakąś wyjątkową cechę, jakiś wyjątkowy talent, żeby wykorzystać je w odpowiedni dla nas sposób, tak, żeby służyły służbie Haszem, żeby służyły innym ludziom, żebyśmy za pomocą tych rzeczy żebyśmy się mogli przybliżyć bliżej do Boga. I podobna rzecz ma się, jeżeli chodzi o nasze dzieci. Wszystko należy na tym świecie, łącznie z nami, należy do Haszem. I Haszem dał nam tak jakby nie na przechowanie, ale to nie jest właściwie słowo na przechowanie, ale Haszem dał nam dzieci, Haszem ludziom dał dzieci po to, żeby mogli je wychować zgodnie z wartościami Tojry, z wartościami naszych mędrców i aby następnie mogły służyć Haszem. I to właśnie jest to wytłumaczenie, że Haszem nie daje nam tego dla nas, dla naszego prywatnego zysku i własności, tylko po to, żebyśmy uczynili z tego coś lepszego, żeby wyszło z tego coś dobrego. Bo my nic nie... Nasze, to, co my dziedziczymy, to nie rzeczy fizyczne, tylko nasze tchunot, nasze dobre cechy, to wszystko, co przybliża nas do Haszem, wykonane mitzwy i tak dalej, to jest to, co my dziedziczymy. I to jest prawdziwy schar, prawdziwa nagroda za ten świat. Nie fizyczne rzeczy, które fizycznie są w naszym posiadaniu w tym świecie, ale w następnym świecie nie będą miały żadnego znaczenia, tylko to, ile dobra uczyniliśmy na tym świecie. I to jest moim zdaniem bardzo ładne podsumowanie parszy Behukosaj. Shabbat shalom, good Shabbos.